Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem programu Sedno sprawy jest dzisiaj Grzegorz Cesak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych. Dzień dobry, panie prezesie, witam. Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa. Panie prezesie, Izrael, jak donoszą media, gromadzi zapasy już szczepionki, żeby móc podawać czwartą dawkę. W Polsce osoby o obniżonej odporności dostają trzecią. To już pewne, że wszyscy chętni wkrótce tę trzecią będą mogli dostać. Jaka jest perspektywa, jeżeli chodzi o trzecią dawkę szczepionki w tym roku już dla wszystkich? Zarówno Europejska Agencja Leków, jak i też Rada Nasza Medyczna przy premierze Rzeczpospolitej Polskiej wydała rekomendację, że osoby z poważnie osłabionym układem odpornościowym mogą potrzebować dodatkowej dawki w ramach podstawowych szczepień. Pamiętajmy, odróżnijmy dawkę przypominającą od dawki dodatkowej. Dla tych osób, które mają upośledzone, czyli poważnie osłabiony układ odpornościowy, też przy przeszczepach, przy których byli leczeni wysokimi dawkami środków immunosupresyjnych. Cały jest katalog tych chorób z obniżoną odpornością. To jest cały czas szczepienie podstawowe, czyli u nich nie było dwóch dawek, u nich jest konieczność podania trzech dawek jako te pełne szczepienie. A dla reszty populacji rzeczywiście Europejska Agencja Leków rozpoczęła ocenę badań klinicznych dawki przypominającej dla osób powyżej 16 roku życia i starszych. I tutaj będzie oczywiście przyspieszona ocena, tak jak do tej pory miało to miejsce. I będziemy wiedzieli, myślę, że w październiku, o ewentualnej możliwości podania tej trzeciej dawki przypominającej. Jednakże na dzień dzisiejszy zarówno WHO, CDC, Europejska Agencja Leków, Komisja Europejska nie widzi takiej pilnej konieczności podania szczepionki przypominającej w związku z tym, że szczepionki są wysoko skuteczne nawet na te warianty, które się pojawiają. Ale rozumiem, że perspektywa czasowa, jeżeli chodzi o tę skuteczność, to jest rok, tak? Bo o dłuższym czasie nie można mówić, bo no, od roku niespełna podawane są szczepionki. Tak na tą chwilę producenci szczepionek podają skuteczność, ochronę, czyli ochronę szczepionki po podaniu tych dwóch czy trzech dawek, dwóch dawek na tą chwilę, roczną ochronę. Czyli taka najbardziej prawdopodobna wersja, panie prezesie, to jest taka, że po roku będzie ta dawka przypominająca, tak? W najbliższych miesiącach będzie potrzeba tej trzeciej dawki. Czyli taka najbardziej prawdopodobna perspektywa to jest rok po szczepieniu pierwszym, przypominająca dawka, to się najprawdopodobniej wydarzy, tak? Tak, no trzeba zakładać ten scenariusz. No i potem, panie prezesie, co? Trzecia dawka, potem za rok czwarta, to będzie tak wyglądało, że co rok dawka przypominająca, czy co roku takie podwójne szczepienie? No to jest pytanie do naukowców, oczywiście immunologów, biologów i ekspertów, którzy pracują nad badaniami klinicznymi, no i te scenariusze są wypracowywane. Bardzo w medycynie, przy takich szczególnie wirusologii, ciężko przedstawić pewne scenariusze. No pamiętajmy, że to nie jest taki sam wirus jak wirus grypy, który regularnie mutuje, krąży po całej kuli ziemskiej, a tutaj jest taka sytuacja, jak mieliśmy SARS-1 i MERS, w którym no pewne wypalenie tego wirusa jest zauważalne i które będzie mutowało co dekadę, więc trzeba się spodziewać jakichś takich większych pandemii co kolejne dekady i to musimy się do tego przyzwyczaić. Wiele czynników, nie tylko kwestia skuteczności szczepionek wobec wariantów, pojawiających się wariantów, ale to przytłumaczmy na sekundkę, zatrzymajmy, to bardziej prawdopodobne jest to, że koronawirus będzie nie wyglądał tak jak grypa, czyli na podobnym poziomie przez lata będzie się utrzymywał, tylko jak te przywołane przez pana prezesa i za czas jakiś nastąpi wygaśnięcie takiej światowej pandemii, to jest zdaniem naukowców najbardziej prawdopodobny scenariusz? Tak też FDA i tak też pan doktor Fauci w USA przedstawiają swoje takie scenariusze, że przyszły rok będzie elementem wygaszania pandemii pod tym względem, że no, szczepienia dały swoje rezultaty. Przez to, że
duża część społeczeństwa, populacji światowej no, podjęła tę kwestię szczepienia. Zahamowaliśmy w jakimś sposób, w jakimś procencie mutację wirusa i ona będzie następowała. I to powoduje no, pewnych skuteczność tych metod i pewne wypalenie się tak zwanego wirusa. Panie prezesie, teraz kiedy już więcej wiemy na temat skuteczności poszczególnych też szczepionek, Polska zamawiała będzie, powinniśmy w Polsce szczepić tylko tymi najbardziej skutecznymi? No bo te różnice są spore, jeżeli chodzi o Pfizera, AstraZenecę, to nie są jakieś subtelne różnice, tylko no w wartościach procentowych bardzo znaczące. Pamiętajmy, że na tą chwilę tylko dwie szczepionki, Moderna i Pfizer, przygotowały badania kliniczne wobec tej trzeciej dawki przypominającej. Oczywiście Europejska Agencja Leków wystąpiła do wszystkich producentów o przedstawienie takich badań. Czekamy na wyniki też z AstraZeneca i Johnson, czyli Janssen, która przedstawi nam także ewentualne możliwości podania trzeciej dawki. Jednakże Komisja Europejska przystąpiła do kontraktów, do porozumień na razie z producentami szczepionek mRNA, które oczywiście wytworzyć jest łatwiej, czas produkcji takich szczepionek jest krótszy. Czyli sumując ten wątek, trzecia dawka to będzie Pfizer i Moderna. Na tą chwilę tak, ale jeszcze pamiętajmy, że przed nami są dwie szczepionki, które wejdą do obrotu w tym roku. To jest firmy Novavax, podjednostkowa, adiuwantowa, która jest taką tradycyjną troszkę szczepionką. I tak samo w Sanofi. To są podobne dwie szczepionki do siebie z mechanizmem działania. I to są takie zwane te tradycyjne szczepionki, które używamy w innych chorobach wirusowych i one także będą służyły do momentu, jako trzecia też i dawka szczepionki, jako ten booster. W szczególności tak przygotowuje się firma Sanofi. Panie prezesie, to teraz o dzieciach i ich szczepieniach porozmawiajmy. No, patrząc na poszczególne roczniki od 17 do 12 roku życia, bo te dzieci są w Polsce, mogą być w Polsce szczepione, to spada bardzo skłonność rodziców do szczepienia razem z niższym wiekiem. Odwrotnie proporcjonalne to jest po prostu. Czy w takim razie, panie prezesie, ma sens w ogóle szczepienie młodszych dzieci poniżej 12 roku życia, jeżeli no, na tym poziomie to jest zaledwie kilkanaście procent chętnych, to może lepiej w ogóle tych dzieci nie szczepić, jeżeli i dla nich ryzyko zachorowania jest i ciężkiego przechodzenia koronawirusa jest jakieś absolutnie minimalne, a też no, zatrzymanie pandemii w szkołach na tym poziomie też nie wchodzi w grę, bo rodzice tak młodych dzieci nie chcą szczepić. Pamiętajmy, że mówimy teraz tylko o tych dzieciach powyżej 12 roku życia, dlatego że badania kliniczne w grupie poniżej 12 roku życia jeszcze się nie zakończyły. Spodziewamy się pierwszych wyników badań dla dzieci powyżej 5 roku życia do 12 roku życia na początku października, ale jeszcze procedura oczywiście rejestracji, oceny tych wyników badań klinicznych, to jeszcze jest pieśń przyszłości. Musimy się skupić na tym, co dzisiaj mam. Dzisiaj rzeczywiście te dane są bardziej niepokojące niż w ubiegłym roku szkolnym, dlatego że mieliśmy inny wariant wirusa, dzieci przechodziły łagodniej chorobę, nie miała takich wyraźnych powikłań. A dzisiaj dane tej z amerykańskiej Akademii Pediatrycznej, bo tutaj są te najbardziej niepokojące dane u dzieci, które już były w sierpniu oceniane, na powyżej 250 tysięcy dzieci taka grupa badawcza stanowiła te badanie, okazywało, że 27% całej populacji stanowiły dzieci, więc w zasadzie co czwarta osoba, która choruje, to są przypadki właśnie w populacji tej najmłodszej, czyli pediatrycznej. I co niepokojące jest, że w tym okresie także na samej Florydzie nawet było już 10 zgonów, więc zgony, hospitalizacje dotykają dzieci w tym wariancie Delta, więc ta sytuacja się troszkę odwróci. A ile dzieci w Polsce zmarło na koronawirusa, panie prezesie, już tak na koniec tylko? Tutaj
ja nie mam takich danych. To musiałoby Ministerstwo Zdrowia albo Główny Inspektor Sanitarny. Akurat nie posiadam danych, ile tutaj statystycznie dzieci u nas jest. Ale pamiętajmy, że jesteśmy przed czwartą falą. I dopiero ten dramat się zapewne rozpocznie. To oby w takim razie, panie prezesie, słowo dramat było nie na miejscu, oby szczególnie w przypadku dzieci ten wirus nie był tak niebezpieczny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Grzegorz Tesak, prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, był gościem Sedna Sprawy. Dobrego dnia panu prezesowi życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejne Sedna Sprawy oczywiście jutro. Do usłyszenia. Radio Plus. Sedno Sprawy. A teraz już super raport i Kamila Biedrzycka. Dzień dobry Państwu, mamy wtorek, to jest program Super Raport, Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam bardzo krótko na razie na dzisiejsze spotkanie, 50 sekund mam dokładnie, więc powiem tylko, że bardzo się cieszę, że Państwo są z nami i zapraszam na dzisiejsze rozmowy z Michałem Wypijem z Porozumienia Jarosława Gowina, a później po 9.30 Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej, były wiceminister zdrowia, będziemy mówić oczywiście o proteście medyków, o nowym wiceministrze zdrowia i o tym, że na razie fiaskiem zakończyły się próby porozumienia na linii właśnie pracownicy ochrony zdrowia, a Ministerstwo Zdrowia z kosmosu żądaniami nazywa minister Adam Niedzielski to, czego domagają się medycy. Na razie nic nie wygląda na to, żeby miało dojść do jakiegokolwiek porozumienia, ale oczywiście o funduszach unijnych także będzie mówić, bo podobno wstrzymanie wypłat środków mają otwarcie popierać środków dla nas, dla Polski. Rzecz jasna Dania, Holandia, Szwecja i Austria, więc ten krąg państw, które bardzo mocno naciskają na to, żebyśmy przestrzegali praworządności, coraz bardziej się rozszerza i coraz bardziej się zacieśnia jednocześnie wokół naszej szyi. O tym dziś w super raporcie Michał Wypij, Sławomir Neumann już teraz Państwa zapraszam. Zapraszam, więcej powiem po godzinie 9, a teraz już raport z anteny. Służby wyjaśniają okoliczności wybuchu gazu w fabryce w Warmińsko-Mazurskiem. Jeden z pracowników z poparzeniami ciała trafił do szpitala. Solidarność będzie na czwartkowych rozmowach w resorcie zdrowia. Na dzisiejszych za to mogą nie pojawić się protestujący medycy z Białego Miasteczka. To już koniec ciepłych dni, idzie ochłodzenie. Termometry pokażą najwyżej 17 stopni. Jedna osoba ranna, kilkanaście ewakuowanych. To po potężnym wybuchu gazu w jednej z fabryk zajmujących się produkcją okien w Rybnie pod Działdowem. Poszkodowany to operator maszyny z poparzeniami nóg i twarzy trafił do szpitala. Pracownik firmy, 37-letni mieszkaniec gminy Rybno, próbował ugasić palącą się maszynę, na skutek czego doznał oparzeń górnych i dolnych części ciała, kończyn oraz twarzy. Doznał 40% poparzenia powierzchni ciała, poparzenia drugiego stopnia. Mówi Justyna Nowicka z Komendy Powiatowej w Działdowie i dodaje, że 17 osób ewakuowało się z hali produkcyjnej. Będzie spotkanie na linii związkowce minister zdrowia. Do rozmów ma dojść w czwartek. Weźmie w nich udział również Solidarność, która nie uczestniczy w proteście i Białym Miasteczku. Chce jednak rozmawiać o wzroście wynagrodzeń w służbie zdrowia. Tymczasem na dzisiaj protestujących zaprosił Adam Niedzielski. Tyle, że medycy liczą na spotkanie z premierem, a nie ministrem zdrowia. Z tym tematem Jacek Prosinowski. Jacku, czy te negocjacje są możliwe, jeśli nie będzie chciał się pojawić na nich Mateusz Morawiecki? Wydaje się, że nie. Medycy twierdzą, że jeżeli w siedzibie resortu zdrowia nie będzie Mateusza Morawieckiego, to i oni nie wybiorą się na ulicę Miodową. Jak mówi Anna Bazydło z Porozumienia Rezydentów. Żądamy szacunku, żądamy posłuchu, żądamy tego, żeby potraktować nas i naszych pacjentów poważnie. Jednak zdaniem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego na tym, jak mówił, technicznym etapie negocjacji w spotkaniach nie powinien uczestniczyć premier. Na tą chwilę ja prowadzę ten dialog, mam wszystkie upoważnienia. Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia przedstawił 8 postulatów, które obejmują m.in. kwestie płacowe, wzrost wyceny świadczeń czy wprowadzenie urlopów zdrowotnych. Według ministra zdrowia koszt ich realizacji to 100 miliardów złotych rocznie. Spotkanie zaplanowano na godzinę 13. A gdy medycy domagają się podwyżek i rząd mówi nie, minister edukacji zapowiada wzrosną pensję nauczycieli. Chodzi o tych uczących w szkołach podstawowych i średnich. Przemysław Czarnek w rozmowie z Superekspresem przyznał, że podwyżki sięgną kilkudziesięciu procent. A przypomnę, Związek Nauczycielstwa Polskiego zaproponował, by zarobki pedagogów były powiązane ze średnią krajową. Takiego scenariusza minister nie wyklucza, ale decyzje poprzedzą konkretne analizy. W podwyżkowych planach nie uwzględniono na razie nauczycieli akademickich.
Piłkarz, który zasłabł podczas meczu pod Brzegiem w Opolskiem, czuje się już dobrze. Jego życiu nic nie zagraża. Przypomnijmy, w niedzielę mężczyzna źle się poczuł. Na ratunek ruszyli mu koledzy z zespołu. Strażacy, którzy przyjechali na miejsce, stwierdzili zatrzymanie krążenia. Reanimowali piłkarza przez ponad 40 minut. On padł na boisku, kręknął właściwie dokładnie, przewrócił się, ale zobaczyli trenerzy z tamtej drużyny, że coś nie tak jest i biegli na boisko i zaczął go tam trener go reanimować. I dobrze, że go reanimował, bo się znał na tym troszeczkę. Mówi Tadeusz Kinasiewicz, prezes klubu Skruszyny, który był gospodarzem meczu. Piłkarz trafił do szpitala, wiadomo, że miał ważne badanie lekarskie. To już ostatnie takie ciepłe dni, nadchodzi ochłodzenie. Od czwartku będziemy musieli schować letnie ubrania i wyjąć z szafy te nieco cieplejsze. Termometry w wielu miejscach w kraju pokazywać będą od 13 do 17 stopni. Jest ciepło. Ale podobno ten weekend już zimny. No chyba tak. Końcówka lata. Myślę, że tak. Łapiecie lato? No łapiemy. Tak, dokładnie. Je trzeba wykorzystać. Coś dopóki jeszcze można, zanim zacznie znowu padać, się nigdzie nie wyjdzie. Idzie jesień. No niestety. Co pozostaje? Szkoła, przedszkole, obowiązki domowe, praca. Niestety. I czekać do następnego lata. Tak, jak najbardziej. A z mieszkańcami Katowic rozmawiał Darek Brombosz. Dobra, dobra, już jesteśmy. Dzień dobry, raz jeszcze. Kamila Biedrzycka, to jest program Super Raport. Kłaniam się Państwu bardzo nisko i przypominam, że dziś Państwa gośćmi Michał Wypi z Porozumienia Jarosława Gowina, po 9.30 Sławomir Neumann z Koalicji Obywatelskiej, chciałam powiedzieć, Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, były wiceminister zdrowia. Rozmawiać będziemy, tak jak Państwu już wspomniałam na początku naszego spotkania, między innymi o proteście medyków, którzy domagają się nie tylko podwyżek, ale po prostu poprawy warunków pracy. Na razie nie ma porozumienia między nimi a resortem zdrowia. Adam Niedzielski wczoraj w bardzo wyraźny sposób powiedział, że żądania, które stawiają, łącznie kosztowałyby 100 miliardów złotych rocznie. Ja tylko dodam, że 200 miliardów idzie na samo TVP, ale okej, być może są sprawy ważne i ważniejsze. Natomiast jeśli chodzi o medyków, no to dziś ma dojść podobno do spotkania z nowym wiceministrem zdrowia, Piotrem Bromberem. No ale oczywiście medycy domagają się spotkania z premierem Mateuszem Morawieckim. Na to się na razie nie zanosi, dlatego że najpierw medycy mają urealnić, tutaj cytat, swoje żądania. Sytuacja więc wydaje się patowa. Mamy nowe białe miasteczko, które powróciło po 7 latach przed kancelarię prezesa Rady Ministrów. Wysłuchiwali wczoraj medycy konferencji prasowej Adama Niedzielskiego, no i odpowiadali bardzo wprost. Panie ministrze, oderwał się pan od rzeczywistości, więc te wzajemne argumenty rzeczywiście bardzo mocne po obu stronach. Pytanie, czy jest szansa na dialog i czy jest szansa przede wszystkim na porozumienie, no bo w obliczu czwartej fali takie porozumienie i to, żeby medycy wrócili do pracy, wydaje się bardzo pożądane, mówiąc delikatnie. Będziemy także mówić dziś o miliardach euro, które miały trafić do Polski w ramach Krajowego Planu Odbudowy, no ale czy trafią? Na razie nie wiadomo. Przedstawiciele rządu. Wczoraj mieli okazję się Państwo przekonać. Waldemar Buda był naszym gościem i mówił, że jeszcze w tym roku pierwsze pieniądze z KPO do Polski trafią, ale wydaje się, że Unia Europejska i jej instytucje są zupełnie innego zdania. Komisja Europejska stawia bardzo ostre warunki, a teraz okazuje się, że wstrzymanie wypłat środków mają otwarcie popierać już Dania, Holandia, Szwecja i Austria. Według rządu, żeby takie pieniądze mogły być wstrzymane, musiałaby być jednogłośność w Unii Europejskiej, ale tutaj wydaje się, że także nie ma porozumienia co do konkretnych procedur, które rzeczywiście wprowadziłyby możliwość zablokowania środków unijnych za tak zwaną praworządność, czyli ten mechanizm słynny, pieniądze za praworządność. Piłka jest po stronie polskich władz, mówią oficjalnie już przedstawiciele unijnych instytucji. No i teraz pytanie, jak długo jeszcze będą trwały negocjacje i czy rzeczywiście spełni się ta zapowiedź, która wczoraj padła tutaj u nas w programie Waldemara Budy, że te pierwsze pieniądze z KPO będą u nas jeszcze w tym roku. Na razie nic na to nie wskazuje. Wiele problemów, jak Państwo widzą, ma polski rząd. O tych problemach z Michałem Wypijem i ze Sławomirem Neumannem będziemy dziś rozmawiać. Przypominam Państwu raz jeszcze. A teraz także o kłopotach polskiego rządu. Między innymi z Jackiem Prusinowskim, gospodarzem programu Sedno Sprawy Radia Plus. Dzień dobry. Dzień dobry.
To co jest największym zmartwieniem i taką zgryzotą twoim zdaniem w tej chwili rządu Mateusza Morawieckiego? No w tej chwili pewnie w kraju problem ze służbą zdrowia, z protestującymi medykami, to jest to, co dzisiaj może zaprzątać najbardziej rząd i niepokoić i politycznie, i w innym kontekście także, a no, za granicami no to sytuacja na linii Bruksela-Warszawa, no bo tutaj nie zanosi się na jakieś oczeplenie, tylko raczej z kolejnymi miesiącami będzie coraz gorzej. Tym bardziej, że ta retoryka niektórych polityków Prawa i Sprawiedliwości wcale nie łagodnieje, nawet po tych bardzo mocnych słowach o okupantach z Brukseli na przykład. Ona jest utrzymywana przez tych, którzy takie słowa wypowiedzieli. No to jest kilku polityków na palcach jednej ręki, w zasadzie można ich policzyć, którzy tak mówią. Ale to nie są nieważni politycy. No, to prawda, tylko to są politycy, tak jak Marek Suski na przykład, wysyłani na takie straceńcze misje często, bo Marek Suski ma takie zadania do wykonania typu ustawa tak zwana Lex TVN. Tak? Tak. Tu też prowadził tę sprawę Marek Suski. Finał no jeszcze nie jest znany, ale wielce prawdopodobne, że nic z tych przepisów nie będzie. Marek Suski obwieszczał koniec koalicji we wrześniu ubiegłego roku. Też szybko to wszystko udało się złagodzić. Marek Suski dzielił Mazowsze, no i robił takie rzeczy, które trzeba na twardo robić, a potem można się z nich wycofać. Więc myślę, że no, takie słowa faktycznie miały paść. To nie jest jakiś przypadek, że one zostały wypowiedziane, ale no, myślę, że to nie będzie absolutnie dominująca narracja w Prawie i Sprawiedliwości. A jak zareagowałeś na wczorajsze słowa Adama Niedzielskiego, który powiedział, że te żądania medyków kosztowałyby 100 miliardów złotych rocznie i że to są absolutnie kosmiczne propozycje? No, nie mam takiego aparatu narzędziowego, żeby móc wyliczyć, jak będą skutkowały te propozycje nie strajkujących pracowników służby zdrowia. No, mogę wierzyć ministrowi Niedzielskiemu, że faktycznie to byłby poziom 100 miliardów złotych. No ale i, nawet gdyby to? No, nawet gdyby to, no to myślę, że to nie są koszty do udźwignięcia tak z roku na rok dla budżetu 100 miliardów złotych. Chyba, że mówimy o TVP, to wtedy nawet i dwa razy tyle rocznie jest do udźwignięcia. Nie, 2 miliardy. A, 2 miliardy, faktycznie, 2 miliardy, przepraszam. 100 miliardów, więc to faktycznie. A, widzisz jak to dobrze. Ja nigdy w liczeniu nie byłam zbyt mocna. Ale, to w zasadzie podwojenie wydatków na służbę zdrowia. Tak, ale myślę, że no, nawet jeśli, to no, patrząc na podwyżki, na zamrożenie budżetówki, na szereg spraw, do których dorzuca się pieniądze zupełnie bez sensu, ja nie wiem, czy to jest w porządku wobec protestujących. Ja absolutnie nie uważam, że jeżeli te oczekiwania są zbyt wysokie, to trzeba powiedzieć, koniec, za dużo chcecie, nie ma tematu, rozejdźcie się do domów, tylko no, trzeba rozmawiać i szukać jakiegoś punktu zbieżnego. I też nie takich mocnych sformułowań pod tytułem jakieś propozycje z kosmosu, no, oderwane od rzeczywistości itd., mówił, prawda? Takie sprawy należy załatwiać nie na ulicy, nie protestując, nie krzycząc, tylko dyskutując. Tylko był czas na te rozmowy. A protesty jednak też, ratownicy 3 miesiące temu próbowali się spotkać z ministrem Niedzielskim. I teraz nagle minister mówi, że rozmowami trzeba to załatwić. Jak najbardziej minister powinien rozmawiać. Zresztą, ale to, że ratownicy chcą rozmawiać tylko, nie ratownicy, tylko medycy jako tacy chcą rozmawiać tylko z premierem, to też uważam, że jest dziwne, bo jeżeli dzisiaj przyszliby na 13 do Ministerstwa Zdrowia i porozmawiali z ministrem zdrowia, nawet potem mówiąc, że oczekują dalej rozmowy z premierem, to też by nic strasznego się nie stało. Ale tam chyba jakaś delegacja ma zostać wysłana, ale przede wszystkim to dzisiejsze spotkanie to ma być z tym nowym wiceministrem zdrowia, więc to też chyba ubodło trochę medyków. Nie, no, minister Niedzielski też tam ma być. No, tak, ale jako osoba wspomagająca, że tak powiem. No a co by szkodziło premierowi Morawieckiemu pojawić się na takim spotkaniu? Pewnie prędzej, czy później i tak będzie z tymi medykami rozmawiał. By to no, nie, no jasne, też powinien rozmawiać. No to nie jest jakiś protest mało znaczącej, mało licznej grupy zawodowej albo protest ewentualnie osób, które nie mają żadnego umocowania w tym środowisku, tylko ewidentnie ten protest ma poparcie znaczącej części medyków, więc no, myślę, że no, premier tak, no, nie ma ważniejszych spraw do załatwienia w Polsce dzisiaj, jak szczególnie ten przed czwartą falą. Dzisiaj miałeś gościa, który chyba nie pozostawi wątpliwości, że ona nadejdzie i że sytuacja nie jest tak, jeszcze w obliczu słabych szczepień. Grzegorz Cessak, no właśnie, to mów o tej nadziei przede wszystkim, uczepmy się czegoś. No,
amerykańscy przede wszystkim, ale nie tylko naukowcy, bardziej porównują koronawirusa. Teraz widzą więcej podobieństw do epidemii SARS, MERS niż do grypy i w przyszłym roku ta pandemia może wygasnąć za jakiś czas. A co w tym jest optymistycznego? Bo SARS to chyba tak trochę mocniej niż grypa. Ja te, nie znam się na sprawach jest to, medycznych. Że wygasa. Grypa jest mniej więcej na stałym poziomie, mutuje cały czas i na całym świecie jest no, na mniejszym poziomie niebezpieczna, ale ciągle jest, a tamte wirusy jednak tak skokowo zaatakowały potem. Michał już pokazuje, że musimy kończyć, ale muszę cię o jedną rzecz zapytać, bardzo krótko, bo dzisiaj u nas można przeczytać, że Tusk Donald poluje na muchę Joannę i że podobno ona ma wrócić. Od Szymona Hołowni do Platformy Obywatelskiej. Wierzysz w taki scenariusz? Mi nawet to się wydawało takie naturalne. Też o tym sam wcześniej myślałem, czy pani poseł Joanna Mucha nie będzie chciała wrócić do Platformy. No, teraz na Twitterze zdementowała tę informację i to tak brutalnie, można powiedzieć, zdementowała. Ale no, nie raz bywało, że politycy dementowali jakieś informacje, a potem robili jednak to się działo. No ale dopóki co pani poseł mówi, że ktoś panią poseł by się poważnie traktował. No ale to trochę tak może wyglądać jak z Nowoczesną, że był ruch na początku w tę stronę, a potem był odwrót do Platformy, więc kto wie. Polska 2050 w dużych kłopotach. Szymon Hołownia jutro będzie naszym gościem, więc o tych kłopotach na pewno będziemy rozmawiać. Jacku, bardzo dziękuję, bo nasz gość już tutaj czeka w blokach startowych. Michał Wypij za chwilę u państwa. Jacek Prusinowski, gospodarz Sedna Sprawy Radia Plus, dziękuję bardzo. Za chwilę rozmowa z panem posłem Michałem Wypijem z Porozumienia Jarosława Gowina. Pamiętają państwo jeszcze taką partię w ogóle? Bo według ostatnich sondaży 0,3, 0,5, maksymalnie 1% poparcia, czyli w ogóle daleko, daleko mniej niż granica błędu statystycznego. No pytanie, jak w tej chwili Jarosław Gowin i jego ludzie widzą się na polskiej scenie politycznej? Za chwilę między innymi o tym w Ekspresie Biedrzyckiej. Zapraszam. Proszę od tego pytania zacząć, powiedział nasz gość dość odważnie. Michał Wypij, Porozumienia Jarosława Gowina. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry. No to żeby nie było, że jestem taka wiecznie złośliwa i czepialska, no to zacznijmy od tego pytania. Gdzie się państwo widzą na polskiej scenie politycznej i współpracy z kim? Cały czas w centrum. Jedziemy swoją drogą, my słowa dotrzymujemy. Umówiliśmy się na pewne programy, umówiliśmy się na pewną wrażliwość polityczną z Prawem i Sprawiedliwością w 2014 roku. I w momencie, w którym Prawo i Sprawiedliwość zaczęło szukać pieniędzy w kieszeniach Polaków, uznaliśmy, że nasze drogi się rozchodzą, bo my nie na to się umawialiśmy, zupełnie o czym innym mówiliśmy, a do kwestii sondaży, wyników wyborczych podchodzę z dużą rezerwą, ponieważ w samym Olsztynie, moim okręgu wyborczym, w Olsztynie, w powiecie olsztyńskim, dwóch kandydatów Porozumienia miało więcej głosów niż 18 kandydatów Prawa i Sprawiedliwości. Także też z ostatniego miejsca zrobiłem ten mandat poselski, z czego jestem bardzo dumny i bardzo dziękuję mieszkańcom Olsztyna. Ale też z dużą pokorą należy podchodzić do takich sondaży, bo najważniejsza jest ta praca, wiarygodność poszczególnych posłów i to oni budują tą siłę danego ugrupowania, danego stronnictwa. Także myślę, że dużą siłę ma Porozumienie, bo to jest 3,5 tysiąca członków, także radnych wojewódzkich, ludzi, którzy już weszli. Adam Bielan, który niedawno był moim gościem, powiedział, że większość struktur przeszła razem z nim do Republikanów. No nie, to jak to jest? Nie, to nieprawda. W Olsztynie na przykład nikt nie przeszedł. Ale pan cały czas w Olsztynie nie samą armią Polska żyje, no. A szkoda. Oczywiście serdecznie zapraszam na Warmię i Mazury. Nie trzeba. Chodzi po prostu o... Jestem szefem struktur, więc mogę to państwu powiedzieć absolutnie wiarygodnie, że na przykład w moim okręgu nikt nie przeszedł. W wielu okręgach nikt nie był zainteresowany, żeby znaleźć się po stronie tych, którzy mając do wyboru klasę, wierność zasadom albo stołki i hańbę, wybrali tą hańbę i stołki dla siebie i zdradzili swoje koleżanki i kolegów i przede wszystkim program wyborczy i zasady. Hańba i stołki, mocne słowa. Prawdziwe. I sądzi pan naprawdę, że większość pana kolegów za tym właśnie poszła? Przede wszystkim nie większość, bo zwracam uwagę na to, że... Ale większość z tych, których przeszła, o to mi chodzi. Też proszę zwrócić uwagę, że nawet w Sejmie posłowie złośliwi, mniej złośliwi nazywają tą grupę Związkiem Zawodowych Wiceministrów. Także to się też komentuje samo. Przykre, bo oczywiście to jest bardzo przykre. Mieli do wyboru hańbę albo wcześniejsze wybory, czy ryzyko wcześniejszych wyborów. Hańbę mają, a wcześniejsze wybory tak będą mieli. Nie tylko wiceministrów, ale także ministrów. Nie wiem, czy pan słyszał tę plotkę, że Kamil Bortniczuk ma zostać ministrem sportu. No lubi grać w piłkę, podobnie jak pan chyba zresztą. Tak, tak. To jest ten jedyny moment ostatnio, kiedy potrafiłem grać w jednej drużynie. No i życzę osobiście mu jak najlepiej, no ale tak jak mówię, nasze drogi się rozeszły. Okej, a co pan miał na myśli, mówiąc przed chwilą, że i tak będą wcześniejsze wybory? Wie pan coś więcej niż my wiemy? Bo na razie wydaje się, że widmo tych wcześniejszych wyborów, szczególnie poprzez stan wyjątkowy, zostało odsunięte na jakiś wieczny czas. Nigdy. Na jakiś czas, ale też znamy Prawo i Sprawiedliwość bardzo dobrze.
i też widzimy, w jaki sposób zbudowana jest ta większość. Jest oparta także na 3 głosach Pawła Kukiza. Mhm. Także nie wierzę w to, że taka większość będzie w stanie dojechać, mówiąc kolokwialnie, do konstytucyjnego terminu. Myślę, mhm. że taka większość nie utrzyma się. Myślę, że pierwsze poważne pęknięcia już będą na wiosnę. No już, ale na wiosnę pęknięcia, czy na wiosnę możliwe wybory? Nie, no jednak z uwagi chociażby na stan wyjątkowy, myślę, że on w jakiś sposób troszeczkę stłumi te emocje, mhm. ale one są bardzo duże. Proszę mi wierzyć, że w Prawie Sprawiedliwości... Czy to za rok idziemy do urn, pana zdaniem? Tego trudno powiedzieć, ale na pewno pójdziemy wcześniej, niż byśmy mogli się tego spodziewać. No dobrze, a jeśli już byśmy do tych urn szli, to będziemy głosować na jaką listę? Porozumienie Jarosława Gowina czy Koalicji Polskiej wraz z Jarosławem Gowinem? No bo nie jest tajemnicą żadną, o tym już rozmawialiśmy nieraz, że Jarosław Gowin dosyć dużo rozmawia z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, no i że ta współpraca polityczna ma być, tylko jakoś strasznie długo to trwa. Czy przede wszystkim ja osobiście uważam, że każde z naszych środowisk powinno budować swój potencjał do samego momentu ogłoszenia wyborów. Uważam, że Porozumienie ma sporo doświadczenia, zna Prawo i Sprawiedliwość i powinno iść swoją drogą jak najdłużej, mhm. bo jest ośrodkiem czy stronnictwem, które ma bardzo wiele nowych twarzy, a polska polityka potrzebuje nowych twarzy. Więc dzisiaj tworzenie jakichś bloków sztucznych, moim zdaniem, byłoby błędem. Czyli jednak wiele się zmieniło, bo ja pamiętam i jak rozmawiałam z państwem z Porozumienia i jak rozmawiałam z Polskim Stronnictwem Ludowym, to właściwie nie było pytania, czy ta współpraca, tylko kiedy. A teraz widzę, że coś się musiało wydarzyć, co spowodowało, że jednak postanowili państwo, panowie i panie pójść różnymi drogami. Yes. Czy mam złe wrażenie? No, chyba złe jednak wrażenie, ponieważ osobiście jeszcze raz powtórzę, uważam, że powinniśmy budować swoje potencjały osobno. Mm-hmm. Porozumienie ma swoją rolę do odegrania. Tylko, że o liście wyborczej będziemy mówić wtedy, kiedy faktycznie już będziemy wiedzieć, że te wybory będą zarządzone. No dzisiaj budowanie listy wyborczej byłoby co najmniej falstartem, mm-hmm. Jak pewną naiwnością polityczną. Osobiście uważam, że powinien być blok centrowy. Blok centrowy, który pozwoli na to, żeby przypomnieć być może Prawo i Sprawiedliwości, na co się umawialiśmy, mhm. ale być może także nie dopuścić skrajnej lewicy do rządu. Tylko wydaje się, panie pośle, że ta, jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, że ta wartość polityczna Jarosława Gowina jest coraz niższa i że Polskie Stronnictwo Ludowe chyba już nie ma ochoty na tę współpracę, tak jak miało na samym początku. Jakby pan tą słuchawkę na chwilkę włożył do ucha, to ja panu coś puszczę i poproszę pana o komentarz, a właściwie nie ja puszczę, tylko nasz niezawodny realizator Kuba Hordy. Kuba, bardzo poproszę o wicemarszałka Zgorzelskiego teraz. Kto teraz jest bardziej potrzebny? Jarosław Gowin PSL-owi czy PSL Jarosławowi Gowinowi? Przypomnę, że w ostatnim badaniu Ibris Porozumienie Jarosława Gowina ma 0,3% poparcia. Panie redaktor, proszę zapytać... Progu. Według tego sondażu, podkreślam. A ja powiem tak, dyskutowanie na 2 lata przed wyborami o sondażach to jest zajęcie dla hobbystów, a nie dla polityków. A czy PSL w dalszym ciągu uważa, że jakiś czas przed wyborami nie powinno się publikować sondaży, bo kiedyś była taka inicjatywa ze strony Polskiego Stronnictwa Ludowego? Moim zdaniem słuszna zresztą. Oczywiście dlatego, że ludzie powinni być pozbawieni tego chaosu, tylko po prostu mieć chwilę na zastanowienie się. Mhm. No dobrze, to wracając do mojego pytania. Jarosław Gowin wam, czy wy Jarosławowi Gowinowi? Pewnie kiedyś się spotkamy na politycznym szlaku, ale ja uważam, że w tym momencie aż takiej potrzeby łapania Jarosława Gowina za szyję i sadzania go na kolanach nie ma. O, to nowość trochę, bo ja miałam wrażenie, że pan jest bardziej entuzjastycznie nastawiony do tej współpracy. Ja nie jestem przeciwny tej współpracy, bo uważam, że ona jest potrzebna, ale musi wszystko mieć swój rytm i czas. Co się wydarzyło? Gdzie? No między wami a Jarosławem Gowinem. Nic. Pomidor. nie powie pan nic więcej, wszystko, tak? Wszystko musi mieć swój rytm i czas i po prostu pan Jarosław Gowin pewnie prędzej czy później w projekcie, który budujemy, się znajdzie. Panie pośle, to też pan odpowie pomidor na moje pytanie, co się wydarzyło między wami a Polskim Stronnictwem Ludowym, bo coś się wydarzyło. Ja już niestety za stara trochę jestem i za dużo w tym siedzę, żeby uwierzyć, że wszystko jest tak, jak było. Nie, no wszystko jest po prostu miejsce i czas. Naprawdę tutaj mogę potwierdzić słowa pana marszałka. Też nie widzę najmniejszego powodu, żeby dzisiaj decydować się już na tego typu deklaracje. Żeby łapać Kosiniaka za szyję i sadzać go na kolanach? Tak, to ciekawe stwierdzenie. No wszystko jest miejsce i czas. Powinniśmy się zająć teraz pracą i faktycznie w momencie, kiedy dojdzie do wyborów, stworzyć wspólny blok centrowy, umówić się na pewne działania i potem konsekwentnie je realizować, ale dzisiaj jest też za wcześnie, by o tym mówić, absolutnie. Czyli nie umie pan dzisiaj powiedzieć, czy pójdzie się do wyboru w jednym bloku, czy nie, kończąc ten wątek?
Nie. Myślę, że to będzie szeroki blok i myślę, że nie będzie się sprawdzał tylko i wyłącznie do dwóch stronnictw, a będzie dużo szerszy. A kogo pan jeszcze tam widzi w tym centrowym bloku? O, ja myślę, że generalnie jest dużo ruchów. Nie chciałbym dzisiaj nikomu niedźwiedzieć przysługi tutaj wyświadczyć, ale myślę, że jest dużo środowisk politycznych, które troszeczkę funkcjonują na boku przede wszystkim ruchy miejskie, które nie są typowo lewicowymi ruchami miejskimi, także oczekują na silny głos w polskim parlamencie i myślę, że samorządowcy. Myślę, że ruch samorządowy także tutaj zgłasza aspiracje do tego, samorządowcy, żeby... Samorządowcy, mam wrażenie, że tak bardziej z Rafałem Trzaskowskim flirtują niż ze środowiskiem centrowym. To samorządowcy, którzy są członkami Platformy Obywatelskiej, ale nie samorządowcy. Nie tylko. Ja przynajmniej odniosłem, albo którzy kiedyś byli, bądź są bardzo blisko Platformy Obywatelskiej. Samorządowcy, tacy, którzy do tej pory nie szukali afiliacji partyjnej, mam wrażenie, że jednak szukają kontaktu z nami. Szukają tego kontraktu w centrum. No dobrze. Panie pośle, to teraz o pieniądzach słów kilka. Pan powiedział, że one są przez PiS wyciągane z kieszeni Polaków. Oczywiście mam na myśli projekt Polskiego Ładu. W jakim celu? Projekt Polskiego Ładu w tym aspekcie podatkowym. Już zwracałem na to uwagę wcześniej, że mamy dwie strony równania. Jedna strona równania to chociażby ta składka zdrowotna i wyciąganie pieniędzy w tej postaci bardzo drastyczny. No, ale to mają być jakieś zmiany podobne. No mają być, bo w końcu dotarło do Prawa i Sprawiedliwości, że to jest projekt zły. Mówiliśmy o tym od samego początku, do nich to dociera w jakimś zwolnionym tempie, ale w końcu dotarło, że przede wszystkim także nie ma tego spodziewanego entuzjazmu społecznego. Bo by się w ogóle można. Go nie ma. Oczywiście, że... Chyba, że w TVP. No tak, ale to już jest złośliwość. Chodzi mi tylko nie, o to, że... Nie, to jest stwierdzenie faktu. Pan ma inne wrażenie? Nie, dokładnie takie samo. No to dlaczego pan mi wytyka złośliwość? I po jednej stronie równania mamy szukanie czy gmyranie w kieszeniach Polaków, ale po drugiej stronie równania mamy rozrost biurokracji. Mamy tworzenie agencji rozwoju czy modernizacji szpitali i kilka innych takich różnych ciał, które są zupełną aberracją, a z całą pewnością nie wpływają na to, że służba zdrowia będzie czy spotka się z większą akceptacją czy satysfakcją społeczną. No dobrze, ale tylko kwestia składki zdrowotnej czy czegoś jeszcze? No było tam kilka elementów, które wskazywały na to, że za wszelką cenę Prawo i Sprawiedliwość szuka pieniędzy w kieszeniach Polaków, tych, którzy ciężko pracują. Ale dlaczego pracują? Ich szuka? Znaczy brakuje według waszej wiedzy Prawo i Sprawiedliwości pieniędzy? Te świetne dane budżetowe, którymi się chwali premier Morawiecki, ta nadwyżka to jest kreatywna księgowość, to jest kłamstwo? No bo to trzeba chyba już nazwać rzeczy po imieniu, skoro pan mówi, że partia rządząca sięga do kieszeni Polaków. Chcę sięgnąć. Faktycznie to jest jakiś rodzaj kreatywnej księgowości, jeżeli się okazuje, że druga część polskiego budżetu jest realizowana poprzez BGiK. Zwróćcie na to uwagę prezes Czyli Najwyższej Izby Kontroli. Bank Gospodarstwa Krajowego. Bank tak, musimy krajowego, dokładnie, oczywiście. Bo to nie wszyscy mogą Zwróćmy wiedzieć, na to uwagę to BGiK. Prezes Najwyższej Izby Kontroli. I to jest prawda, że nam też to przyznał w rozmowie premier Morawiecki, że dlatego są te programy realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego, żeby nie wykazywać tego w długu. Zatem to pokazuje, że sytuacja finansowa Polski nie jest tak dobra, jakbyśmy mogli się spodziewać. I stąd ten drastyczny ruch, bądź próba drastycznego Rozumiem. Ruchu. A pana zdaniem budżet 2022 się zepnie w ogóle, czy nie? Znaczy, znam wiceministrów i finansów, wiem, że to są mądrzy ludzie i oni ten budżet zepną. Bardziej mi się martwi o budżet 2003. Ale to będzie budżet wyborczy? Prawdopodobnie. Tym bardziej. Myślę, że obawy są tutaj jeszcze bardziej Bo to rozdawnictwo pewnie będzie jeszcze większe wtedy. Na wszystko jest miejsce czas. No jest taki trudny moment w naszej historii, nie tylko w naszej historii, ale w współczesnym czasie związany oczywiście z pandemią, że musimy bardzo rozsądnie i roztropnie podchodzić do wydatków państwa. Przede wszystkim szukać oszczędności u siebie. Ograniczać biurokrację, a nie ją rozrastać. Ten aparat państwowy powinien być skuteczniejszy, sprawniejszy, ale mniejszy. A Prawo i Sprawiedliwość widzi to zupełnie inaczej i to mnie niestety martwi. Waldemar Buda, wiceminister odpowiedzialny za negocjacje w sprawie Krajowego Planu Odbudowy, tutaj wczoraj mówił o tym, że tych pieniędzy nie ma na razie z KPO wypłacanych Polsce, ponieważ ze względu na obstrukcję Senatu, jako jedno z ostatnich państw złożyliśmy projekt KPO, w związku z tym teraz nie ma potrzeby, aby nim zajmowano się w Unii w pierwszej kolejności. I stąd te opóźnienia, bo tak naprawdę innych zastrzeżeń nie ma, nie zostały w żaden sposób sformułowane, ani werbalnie, ani niewerbalnie, ani pisemnie, ani jakkolwiek inaczej. W związku z tym no, wszystko jest okej i te pieniądze powinny być wypłacone jeszcze w tym roku. Przede wszystkim tu wszystko jest bardzo nie okej. Też na to zwracaliśmy uwagę, że tutaj wychodzi chyba brak kompetencji u niektórych urzędników bądź ministrów odpowiedzialnych za niektóre programy unijne, bo tu mówiliśmy tylko o KPO, ale my także w nowej perspektywie 2021-2027 mamy poważny problem, ponieważ dwa największe programy, tak zwany FENG, czyli Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki, ten program stoi i także kontynuatorka Polski Wschodniej stoi. I to jest tylko i wyłącznie wina urzędników po naszej stronie,
przekonanie, że jesteśmy w stanie w tym budżecie w perspektywie 2021-2027 zaabsorbować tych środków już teraz i prawdopodobnie nie będziemy w stanie zrobić tego w pierwszym kwartale następnego roku. Mhm. I to nie jest winą Unii Europejskiej i ciężko zrzucić to winę na Unię Europejską. Jeżeli zaś chodzi o KPO, tam jest kilka błędów, bo między innymi polska strona nie uwzględniła wydatków na wdrażanie tych mechanizmów, a trzeba było to zrobić. Pewnie ten błąd można naprawić, ale to też wskazuje na to, że ktoś niepoważnie podszedł do swoich obowiązków, a kwestię KPO potraktował tylko i wyłącznie jako instrument polityczny. I ta linia sporu, w której na jednej stronie mamy suwerenność albo pieniądze, jest linią fałszywą, ponieważ dzisiaj linią prawdziwą jest kompetencja, rzeczowość i de facto patriotyzm i propaństwowość, a totalna degrendolata, która doprowadza do tego, że polscy przedsiębiorcy nie mają dostępu także do informacji, nie tylko do środków, ale i do informacji. Na jakich warunkach będą te pieniądze wypłacone? Jakie to ma znaczenie? Ogromne, ponieważ 18 krajów już ma zaakceptowane, mają zaakceptowane kilka KPO, z tego 12 już ma wypłacane informację zwrotną od ministrów finansów bądź ministra gospodarki, który jest odpowiedzialny za to wdrażanie. A nie dość, że polscy przedsiębiorcy nie mają tej informacji, nie mamy pieniędzy zabezpieczonych na wdrażanie tego programu, nie mamy oczywiście akceptacji tego programu i mamy totalny chaos informacyjny. I to niestety skończy się i musi skończyć się czymś złym, ale to najbardziej poszkodowani będą polscy przedsiębiorcy, ponieważ KPO, jak żaden program inny wcześniej, ma bardzo restrykcyjne kwestie związane z wykorzystaniem tych pieniędzy. To znaczy, brak terminowości spowoduje, że polscy przedsiębiorcy nie będą mieli okazji skorzystania z tych pieniędzy. I to jest odpowiedzialność pana ministra Budy i całego aparatu urzędniczego. Panie pośle, co wy robiliście w tym rządzie tak długo? Bo jak tak pana słucham, to sama nie wierzę. Był taki moment, że realizowaliśmy świetny program. Uważam, że to był najlepszy projekt polityczny w 30-leciu. Ale w pewnym momencie zobaczyliśmy, zwłaszcza w zeszłym roku, że nasi partnerzy są bardziej zainteresowani swoim interesem partyjnym niż interesem kraju. No dobrze, ale zorientowaliście się po 6 latach w tej sprawie? No myślę, że też władza zmienia ludzi. I zobaczyliśmy, że część naszych kolegów żyje w bańce, zupełnie już odklejonych od społeczeństwa. I to widać było w zeszłym roku. Ta poważna dyskusja, ta trudna dyskusja na temat wyborów kopertowych, kiedy my uważaliśmy, że przeprowadzenie ich w taki sposób uderzy przede wszystkim w pozycję Polski, podważy mandat prezydenta, spowoduje, że w trudnym momencie pandemii będą rozchwiane emocje społeczne. To może prowadzić do prawdziwej tragedii i zepchnąć Polskę na orbitę krajów podobnych jak Białoruś, dzisiaj tak w ten sposób traktowanych. Koledzy z Prawa i Sprawiedliwości mówili tylko o tym, że koniecznie trzeba przedłużyć kadencję Andrzeja Dudy i najważniejszy jest interes polityczny. I tu te nasze drogi się zaczęły rozchodzić i to jest ta oś sporu, która nas podzieliła. I w tej chwili też interesem politycznym, pana zdaniem, wyłącznie kieruje się Jarosław Kaczyński? Mówię o całej formacji, ale no, tak to widzę, powiem szczerze. Ta formacja to on, umówmy się. Jestem zawiedziony niektórymi zachowaniami, bo one także generują pewne relacje, zwłaszcza międzynarodowe, kiedy pan prezydent Andrzej Duda nie traci żadnej okazji, żeby okazać swoją małostkowość. Ma tam myślę na przykład brak spotkania z Angelą Merkel ostatnio. Tak, no, chociaż nie ukrywam, że też na nas zrobiło wrażenie to, w jaki sposób potraktował premiera Jarosława Gowina, dzięki któremu de facto tą drugą kadencję mógł realizować. Maski spadają, panie pośle. To prawda, to władza zmienia ludzi i życie w bańce. Zmienia i odkleja ludzi. A Jarosław Gowin przez tych 6 lat nie żył w bańce? Tak, gdybyście mieli troszkę głowę popiołem gdzieś posypać i też spojrzeć na swoje błędy? Być może każdy z nas popełnił oczywiście jakieś błędy, ale proszę mi wierzyć, że w zeszłym roku to wyjście z bańki było bardzo drastyczne i od tamtej pory już nie mieliśmy złudzeń, że żyjemy w bardzo trudnym czasie i że polska polityka potrzebuje porozumienia, tego rozsądnego głosu w centrum. No dzisiaj tego rozsądnego ale głosu nie ma. Ale tego nie widać w sondażach, zauważył pan, że w ogóle wydaje się, jakby wyborcy nie potrzebowali tego centrum zupełnie. No Prawo i Sprawiedliwość góruje w sondażach, bo tego inaczej nazwać się nie da. Nawet po wprowadzeniu stanu wyjątkowego i tym całym zamieszaniu i z funduszami unijnymi i już teraz z medykami, no w dalszym ciągu mają, jak ja to zawsze nazywam, żółtą koszulkę lidera. Efekt Tuska wyparował. Koalicja Obywatelska ma tam około 24,5 maksymalnie procent poparcia. No, niekiedy podchodzi pod 30, ale to bardzo rzadko. Szymon Hołownia traci fatalnie. Wy w ogóle według sondażów na razie, sondaży i takiego, no już nawet nie jednego czy dwóch sondaży, tylko jak to się mówi, słowo mi uciekło, trendu sondażowego. Mhm. No nie przekraczacie progu wyborczego, ba jesteście na granicy błędu statystycznego. PSL nie przekracza progu wyborczego, rośnie Konfederacja. Panie pośle, może jednak Polacy po prostu takich rządów i tego, co się w tej chwili dzieje, chcą? Okay. Ale równie dobrze w badaniach wynika, z tych samych badań wynika, że drugą partią czy siłą, która ma ten drugi wynik w tych badaniach, jest głos, w którym Polacy wskazują, że nie mają na kogo głosować. I to jest ta grupa ludzi, których należy przekonać do tego, że można tą politykę robić inaczej. O, osobiście uważam, że efekt Tuska nie mógł zadziałać, bo Polacy dzisiaj oczekują nowych twarzy, nowej energii, nowych idei. Pandemia także nas zmieni jako społeczeństwo i to będzie ten moment, kiedy trzeba będzie być wiarygodnym dla tej części Polaków i to jest praca ogromna do wykonania.
przekonania. Mamy swój bagaż 6 lat, także w kontekście sondażowym tego, że nie byliśmy mierzeni, bo z reguły byliśmy traktowani jako Zjednoczona Prawica. Także mam ogromną pracę do wykonania, żeby udowodnić Polakom, że można inaczej rządzić, że można być partią centroprawicą, która nie jest obciachową, że można być partią, która dotrzymuje słowa, że można być partią centroprawicą, która nie szuka pieniędzy w kieszeniach A Polaków. A PiS jest obciachowy? Dzisiaj już, pana zdaniem? Są takie elementy, które wskazują na to, sam pani rektor mówiła o telewizji publicznej, no ale jest kilka takich elementów, które wskazują, że nie ma poparcia wśród młodych ludzi. A to, co najbardziej odrzuca młodych ludzi, to ten element obciachowości. To samo miała Platforma w pewnym momencie drugiej kadencji. I to samo zaczyna mieć Prawo i Sprawiedliwość. I jest bardzo trudno z tego uciec, z reguły to jest niemożliwe. Bo kiedy już się wejdzie i straci tą cesarskość, no to już zostaje z reguły tylko obciach. A jak pan ocenia to, co dzieje się na linii Ministerstwa Zdrowia, pracownicy ochrony zdrowia? Przede wszystkim powołanie nowego wiceministra po to, żeby prowadzić dialog. Który w ogóle nie ma kierunkowego wykształcenia, to już pomijmy. Tak, ale tu chyba tam w kierownictwie Ministerstwa Sprawiedliwości nie ma żadnego lekarza. Zdrowia. Nie ma żadnego lekarza, więc to akurat nie jest żaden wyjątek, tylko potwierdzenie tej reguły w tym wypadku. No ale menadżerzy zdrowia chociaż powinni być, prawda? No ale tam chyba brakuje jednak medyków z pewnym doświadczeniem, także funkcjonowania w systemie służby zdrowia. Ale minister bardzo ostro odnosi się do tych próśb, czy no, żądań, dobrze nazwijmy to. Nawet mówi o tym, że no, jest to absolutnie nie do zaakceptowania, że to są sumy z kosmosu i że z jego wyliczeń wynika, że trzeba by było znaleźć 100 miliardów złotych rocznie. Znaczy nie stać nas na słabą służbę zdrowia. Jeżeli mamy faktycznie szukać środków i mądrego inwestowania środków, to służba zdrowia jest ogromną szansą, czy dla ratowników medycznych, czy zwłaszcza dla pielęgniarek, bo tu szykuje nam się poważna zapaść w perspektywie kilku, kilkunastu lat. Także nie stać nas na to, żeby w tej kwestii nic nie robić. A to, na co zwracają uwagę protestujący, nie jest tylko i wyłącznie kwestia wzrostu wynagrodzeń. Bo oni zwracają uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, na zmiany systemowe. Mamy problem z systemem. Prawo i Sprawiedliwości zabrakło odwagi, żeby te zmiany proponować. My żeśmy je proponowali. Jeszcze jak w porozumieniu był profesor Maksymowicz z Andrzejem Sośnierzem, proponowali bardzo dużo działań. Zresztą często łamaliśmy dyscyplinę głosowań właśnie w tych kwestiach, bo nie zgadzaliśmy się z Prawem i Sprawiedliwością, jeżeli chodzi o kwestie zdrowia. Nie mieli odwagi, by podjąć decyzję o tym, żeby systemowo zmieniać służbę zdrowia. Potem nastała pandemia i pokazała totalną degrendoladę w systemie. I tylko heroiczna walka medyków, lekarzy, ratowników medycznych czy pielęgniarek spowodowała, że byliśmy w stanie obronić. Po czym ratownikom medycznym będą to do znudzenia powtarzać, odebrano dodatki covidowe. W tej chwili nie chce się z nimi spotkać premier. Czym się kieruje pana zdaniem, rzecz jasna, Mateusz Morawiecki? Strachem. Myślę, że po prostu strachem i poczuciem wstydu, że akurat oni nie zawiedli w tym trudnym czasie. I to poczucie wstydu, może pewnej bezradności powoduje, że pan premier boi się tego spotkania. To bardzo źle świadczy o szefie rządu. No ale pana zdaniem w końcu uda się zasypać te podziały, no bo jeżeli my się zbliżamy do czwartej fali, jeżeli wiemy, że jesienią coraz więcej tych zachorowań będzie, a zresztą nie tylko samym COVID-em Polska żyje, no doskonale wiemy, co się wydarzyło, kiedy żyła samym COVID-em, jak ludzie umierali na inne choroby przewlekłe, bo nie było dla nich miejsca w szpitalach, no to wszystko się, przepraszam za potoczność sformułowania, kupy nie trzymano. To prawda, dlatego potrzebujemy poważnej reformy systemowej i tak jak mówię, w tym parlamencie w zasadzie nie było osób, które poważnie tego podchodziły. Słyszeliśmy bardzo dziwne rozwiązania, albo nic nie zmieniać i tylko dosypywać pieniędzy, czyli do dziurawego bukłaku dolewać wina, albo zamykać szpitale. No to ani jedno, ani drugie rozwiązanie nie jest dobre. Potrzebujemy zmian systemowych, a nie zmian doraźnych. I dopóki nie będzie odwagi, żeby na ten temat porozmawiać, a był moment, bo w kampanii wyborczej w 2019 roku prezes Kaczyński powiedział bardzo wartościową rzecz, że służba zdrowia powinna być wyjęta ze sporu politycznego, bo nie jest sprawą partyjną, ale nigdy nie była, nie ale jest sprawą nie narodową. Będzie, niestety. I wtedy myśleliśmy, byliśmy przekonani, pamiętam doskonale tę rozmowę w tym panelu, który brał udział profesor Maksymowicz, że może to jest ten sygnał, kiedy będziemy w stanie naprawdę spowodować duże zmiany systemowe. Okazało się, że to by nadzieje płonne, zwyciężyła ta idea centralizacji. No dobrze, panie pośle, ale Prawo i Sprawiedliwość tej zapaści, takiej totalnej zapaści w służbie zdrowia się nie boi? To znaczy nie ma wyobraźni, nie wiesz, co się może wydarzyć? Trudno mi jest odpowiedzieć za Prawo i Sprawiedliwość. Powinni sami na to pytanie odpowiedzieć. No ale... Czy oni sobie w ogóle nie wyobrażają sytuacji... No ale jak było przez 6 lat? Jak było podczas pandemii, kiedy jeszcze byliście w tym rządzie? Tak, ale w służbie zdrowia, czy zmiany, które proponował minister Radziwiłł, zawsze nasi eksperci, czy nasi posłowie, którzy mieli styczność ze służbą zdrowia, to zawsze była oś sporu. No, w tej kwestii nigdy nie mogliśmy się dogadać tak naprawdę, bo widzieliśmy tę sprawę zupełnie inaczej, no ale to należało w kompetencjach, czy leżało w kompetencjach Prawa i Sprawiedliwości, niestety. I być może stąd brak tej odwagi systemowych zmian.
Michał Wypij, Porozumienie Jarosława Gowina. Dziękuję panie pośle za to spotkanie. Dziękuję dobrego, spokojnego dnia panu życzę. Już za chwilę Sławomir Neumann z Koalicji Obywatelskiej, z Platformy Obywatelskiej. Były wiceminister zdrowia, więc tematów medycznych także nie zabraknie. Ale zaczniemy między innymi od kwestii funduszy unijnych, bo Waldemar Buda przyznał wczoraj, że Donald Tusk zazdrości Prawu i Sprawiedliwości sukcesów na tej kanwie. Panie ministrze, a jest pan wdzięczny Donaldowi Tuskowi, który podobno bardzo mocno wpłynął na to, że jednak KPO zostanie zatwierdzone i przekonał urzędników unijnych, których zna dobrze, no wiadomo, był szefem Rady Europejskiej przez dwie kadencje, no żeby Polski nie karać jednak za rządy Prawa i Sprawiedliwości. No działania jego i jego kolegów wskazują na to, że mocno szkodzi tej sprawie, a mimo wszystko uda nam się porozumieć z Komisją Europejską. Jego słowa teraz wynikają tylko z jednego. Zorientował się, pewnie przeczytał rozporządzenia, z których wynika, że KPO nie da się zablokować. W związku z tym ciężko teraz mówić co innego, bo za kilka tygodni okaże się, że ten KPO jest zatwierdzony. W związku z tym dzisiaj przypisuję sobie rolę jakiegoś mediatora, nie daj Boże, bo w momencie, w którym był w Brukseli, większość jego mediacji kończyła się negatywnymi rozstrzygnięciami, chociażby Nord Stream 2, albo wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Więc ja naprawdę wolałbym, żeby się w ogóle tymi sprawami nie zajmował, bo jakiegoś pozytywnego efektu no przez ostatnie lata nie widzę. Ale gdyby się nie zajmował, no to państwo by mówili, że nie gramy do jednej bramki, a wielokrotnie przecież państwo apelowali o jedność właśnie w tej sprawie, dlatego że ona jest tak, dla ale jeżeli ma lobować niekorzystne rozwiązanie dla Polski, to wolę, żeby tego nie robił. Znaczy on mówi tak, jestem blisko tego, żeby przekonać osoby, instytucje, które podejmują te decyzje, by w sposób wyrazisty rozróżniały to, co jest złym rządem, a to, co jest Polską i interesem Polski. Mogę powiedzieć, że wysłuchano mojej argumentacji, że karanie Polski jako państwa, jako całości nie będzie miało większego sensu. No to co, tutaj nie gra z wami do jednej bramki? No też nie chcecie, żeby nas karać, prawda? Według mnie to są nieprawdziwe informacje. Znaczy nie ma czyli zmyśla Donald Tusk, pana w mojej ocenie próbuje podpiąć się pod sukces, który Polska niewątpliwie osiągnie. Jaki sukces? Nie ma żadnego sukcesu na razie, ani eurocent jeden nie wpłynął. Po pierwsze, rekordowo wynegocjowane sumy przez Mateusza Morawieckiego w historii uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Do siebie? Tak, wróciliśmy, ale na chwilę. Pan poseł, były wiceminister zdrowia, Sławomir Neumann, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Witam państwa, witam panią. Pan minister zainteresował się naszym nowym otoczeniem, ale to tak, tak. Przejściowe. Tak, dlaczego? Przejściowe. No to co pogadamy poza antenę. Dobra. Dobra, ale fajnie, prawda? Tak w sercu nie, redakcji. Zawsze no, lepiej. Zawsze coś się dzieje. Coś się dzieje. Dobrze, panie ministrze, ja nie wiem, czy pan słyszał ministra Budę, ponieważ tam sobie pan jeszcze poplotkował trochę z Michałem Wypijem, to ja przypomnę, że według pana ministra Budy działania Donalda Tuska i jego kolegów, czyli pana także, wskazują na to, że raczej mocno szkodzi sprawie wypłaty funduszy unijnych i jego słowa o tym, że namawia instytucje unijne, żeby nie karać Polski, nie nakładać tych kar, wynikają teraz z jednego. Zorientował się, że pieniędzy z KPO nie da się zablokować. Przypisuje sobie więc rolę jakiegoś mediatora. Nie daj Boże, bo wiemy, jak zakończyły się jego mediacje w sprawie Nord Stream 2 albo wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Według mnie to są nieprawdziwe informacje, które przekazuje Donald Tusk, mówi Waldemar Buda i dodaje. Tusk próbuje się podpiąć pod sukces, który Polska niewątpliwie osiągnie. Wie pani, trudno komentować te pisowskie kłamstwa. Oni na białe powiedzą czarne, na czarne powiedzą białe albo zielone i nie mają z tym najmniejszego problemu. Znaczy, przypomnę, że Brexit to nie Donald Tusk, tylko David Cameron i jego głupie pomysły i konserwatystów w Anglii, w Wielkiej Brytanii, które doprowadziły do największej tragedii dla Wielkiej Brytanii, bo dzisiaj już płacą za Brexit i to wyraźnie tam widać. Natomiast te wszystkie opowieści o tym, jak to PiS bardzo dba o polskie pieniądze w Brukseli, no są po prostu czystym kłamstwem. Zaczynając od tego, jak tworzono budżet na tę nową perspektywę. Mhm. Nikt z europosłów PiS-u nie brał w tym udziału. Pracowali przy tym europosłowie Platformy, pracował Janusz Lewandowski i pracował Janek Olbrycht. Najwięcej złożyli pracy, żeby jak najwięcej środków do Polski trafiło. Podobnie czy to mówiliśmy... nie jest sukces premiera Morawieckiego, tylko europosłów sukces... Koalicji nie, Europejskiej, mówię, to chce pan powiedzieć? Nie, nie mówię o tym. Mówię, że wszyscy pracują, żeby pieniądze do Polski spłynęły. Mm-hmm. Jedynym, który przeszkadza, jest rząd PiS-u. Mm-hmm. Na ciągłych konfliktach z Unią buduje swoją pozycję wewnętrzną i gdyby strasząc Unią, buduje pozycję wewnętrzną. Sam minister Buda przyznał, że takie słowa, przepraszam, że wchodzę w słowo, notabene, ale takie słowa jak Marka Suskiego są na użytek wewnętrzny. Powiedział to wczoraj. Ale Marek Suski gada takie głupoty, że to nawet nie warto tego komentować. On dzisiaj znowu bredził, już, bo inaczej tego nie można określić. O tym, że porównuje żądanie Unii Europejskiej jak do żądań Hitlera co do korytarza eksterytorialnego. Tak, takie słowa padły, to po prostu, znaczy, to świadczy o tym, że
tam niektórym naprawdę puściły już pokrywki i się mocno gotuje. Problem jest taki, że tu Suski ma do tego przyzwolenie. To nie jest tak, że Marek Suski wychodzi do mediów i opowiada swoje głupstwa. On jest wysyłany na różnego rodzaju odcinki. Wcześniej był odcinek TVN-u i tej walki z TVN-em. Nikt poważny nie chciał tego wziąć, bo wiadomo było, że z tego będzie jedna wielka rozruba i żadnego sukcesu z tego nie będzie. Więc poszedł Suski. Dzisiaj Suski jest twarzą taką antyeuropejską, antyunijną. No, taki jest. Natomiast prawda jest taka, że cały rząd Morawieckiego z Ziobrą na czele tak naprawdę robi wszystko, żeby Komisja Europejska zablokowała środki dla Polski. Bo ta wojna z Unią Europejską, ta wojna z zasadami, które Unię Europejską tworzą, spowoduje tylko jedno, że prędzej czy później możemy się spodziewać, że będziemy tracić pieniądze. Ja już nie mówię o karach na przykład za ten konflikt o kopalnię z Czechami, bo Turów. Tu też o Turów, ale możemy tu też płacić za chwilę kary po prostu. No jeszcze jest Izba Dyscyplinarna. Za niewykonanie wyroków TSUE dotyczące Izby Dyscyplinarnej możemy płacić kary. To są elementarne zasady współpracy. Ale rząd Prawa i Sprawiedliwości mówi, panie pośle, nie ma podstaw do nałożenia takich kar. No i koniec. No ale... A Zbigniew Ziobro dodaje, w ogóle nie powinniśmy ich płacić, ale... gdyby one się pojawiły. No wie pani, i co będzie? Będzie kara, dalej będą mówić, że nie ma podstaw. Właśnie ja się zastanawiam, co będzie. Znaczy, oni są naprawdę nieprzytomni czasami. Znaczy, zachowują się w sposób nieprawdopodobny. Mamy naprawdę najgorsze stosunki z naszymi partnerami od lat. I to nie tylko w Unii Europejskiej. Mamy fatalne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, mamy fatalne stosunki z Kanadą, z Izraelem. Generalnie no, mało kto nas, delikatnie mówiąc, lubi nasz rząd. Poza Orbanem, poza być może Erdoganem w Turcji. O Salvini pan zapomniał. Ale mówię o takich poważnych, którzy rządzą, tak, de facto, a nie są... Ja mówię o tej umowie politycznej, no, pamiętam. Umowa z faszystami w Europie czy z proputinowskimi partiami. Dobrze, ale nie to już przynosi to już próby PiSowi. To panie pośle, bo ja się zastanawiam nad jedną rzeczą i tak zupełnie serio. Jakie jest stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie środków unijnych w tej chwili i w sprawie ewentualnego zamrożenia wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy? Powiem bo tak, ja nie wiem. Powiem tak, myśmy... Po ostatniej wypowiedzi Donalda Tuska? Nie wiem. Ale wie pani, myśmy, no, mówiłem o tym, najbardziej zaangażowani europosłowie w budżet to ja przyjęłam. Platformę. Tylko co dalej? Jeżeli, bo mamy taką sytuację, jaką mamy i ja nie wiem, jakie wy macie stanowisko. Jeżeli w tej walczyliśmy sprawie. O te pieniądze, żeby do Polski wpłynęły, bo uważamy, że te pieniądze są Polakom potrzebne do skoku cywilizacyjnego, to nie będziemy dzisiaj pomagać PiS-owi w zablokowaniu tych środków. Będziemy robić wszystko, żeby te środki do Polski wpłynęły. My sobie z PiS-em poradzimy w Polsce. A jak głosowaliście w sprawie Funduszu Odbudowy w Sejmie, panie pośle? Mówiliśmy, pani redaktor, to nie był Fundusz Odbudowy, to była kwestia ratyfikacji. No, o co dzisiaj, no, ale ma pani świadomość, o co dzisiaj toczy się spór z Unią Europejską? Właśnie o to, że te środki, o tym mówiliśmy, chcieliśmy wpisać bezpieczniki do tej ustawy, które by nie pozwalały PiS-owi tych środków rozkradać. No dobrze, rozdawać bezpieczników to, nie ma, jak bezpieczników rozumiem. Nie ma. A ja nadal nie wiem, jakie jest stanowisko Europejska Platformy, negocjuje. Bo słyszałam, panie pośle, wiele wypowiedzi polityków Platformy Obywatelskiej, którzy podkreślali, że to nie będzie strata pieniędzy, tylko zamrożenie, przedłużenie tej wypłaty do momentu, kiedy tak sytuacja wróci być. Do normalności. A z drugiej strony Donald Tusk mówi, nie nakładajmy kar na Polskę, bo Polacy nie mogą płacić za błędy rządu Prawa i Sprawiedliwości. Więc nadal powtarzam i pytam pana, powtarzam dzisiaj, pytanie, jakie jest stanowisko jeszcze, Platformy? Jeszcze raz powtórzę, dzisiaj negocjujemy, to, gdzie można, i u nas w parlamencie, i też w Brukseli, żeby te bezpieczniki wprowadzić, żeby były tam środki wprost dedykowane samorządom, żeby były takie komitety sterujące, gdzie nie ma rząd większości i sam sobie nie może rozdzielać tych środków. I myślę, że prędzej czy później także w Polsce doprowadzimy do tego, że ten KPO będzie tak wyglądał. Bo PiS nie będzie miał większości na zablokowanie środków. Ale nie możemy mówić a priori wszystkim, że jesteśmy, że Polska tych środków nie chce, że możecie nam zablokować, bo to nie po to, bo te środki walczyliśmy, żeby dzisiaj je odpuścić. To, że mamy niemądry rząd, to, że mamy ludzi w rządzie, którzy są na jakiejś ścieżce wojennej z Komisją Europejską, permanentnej, z jakichś swoich fobii, czy jakichś swoich uprzedzeń, to nie jest powód, żebyśmy stracili 700 czyli miliardów rozumiem, złotych. Okej, czyli przesłanie Platformy jest takie. Komisja Europejska, czy w ogóle Trybunale Sprawiedliwości, bo to Trybunał musiałby jeszcze zatwierdzić, nie każ Polski, pieniądze powinny płynąć do nas szerokim strumieniem. Powinny tak? płynąć, być może one będą przesunięte w czasie, być może, że tak jak pani mówi, no, ten rząd nie jest w stanie się w żaden sposób z nikim porozumieć i w żaden sposób no, zrealizować takich elementarnych zasad, które były w tym funduszu. No, Waldemar Buda mówi, że w tym roku już pierwsze wypłaty nastąpią. Wie pani, no zobaczymy, czy nastąpią. Mam duże wątpliwości. A co jeśli nastąpią? To wtedy będą zobaczymy. Musieli państwo połknąć własny język. Zobaczymy, czy nastąpią. Jakoś nie widzę dzisiaj przyspieszenia w tych pracach i nie widzę przynajmniej werbalnie takiej
dobrej woli ze strony rządu, Panie żeby proszę, ja dogadać się w tej kwestii z Unią Europejską. Nikt od nas nie chce żadnych cudów. Unia Europejska chce od Polski przestrzegania traktatów, które podpisała. Skoro Platforma mówi, nie każmy Polski wstrzymaniem wypłat, to w jaki sposób chcieliby państwo jako opozycja wpłynąć na rząd, żeby wrócił na tory praworządności? Jaki inny mechanizm, jaki inny instrument państwo widzą, żeby ich do tego przekonać? Bo wydawało się, że pieniądze to jest argument ostateczny. Jeżeli mówicie nie, pieniądze nie mogą być tym instrumentem, to co w takim razie? Jest mnóstwo innych form nacisku, także które Unia Europejska sama z siebie, nie mówię już o Trybunale Sprawiedliwości, bo to prędzej czy później to jest miecz Damoklesa, który wisi. Jeżeli nie znajdzie się tam jeszcze kilku normalnych ludzi, którzy widzą problemy, które rodzą się z takiego nieprzestrzegania elementarnych zasad prawa międzynarodowego, traktatów, które Polska podpisała. Ja przypomnę, że traktat, który podpisaliśmy, negocjował świętej pamięci Lech Kaczyński. Dobrze, ja to wiem, panie pośle, ale idźmy dzisiaj, do przodu. Ja pytam o inne instrumenty. Jakie pan widzi inne instrumenty poza pieniędzmi z Unii? Ale wie pani, pieniądze z Unii to jest jeden z elementów i to podzielone na dwie jak gdyby części. Jako te środki z Funduszu Odbudowy, jako jedna z rzeczy, druga to są środki z budżetu tego nowego unijnego. Tego normalnego kilkuletniego planu. I tam jest, i myślę, może być taki przypadek, że będą blokowane niektóre z tych środków. Tych normalnych budżetowych. Tak jak mówił przedstawiciel Komisji Europejskiej, pisząc pisma do niektórych województw do samorządów, które podjęły te haniebne uchwały anty-LGBT, żeby się z tego wycofały, bo nie będzie środków, bo Unia nie będzie finansowała miejsc, które wprost zaprzeczają wartościom, które Unia Europejska wyznaje, które zbudowały Unię Europejską, tolerancji, wolności, takich elementarnych podstaw. A jak pan zbije ten argument Prawa i Sprawiedliwości, także przez ministra Budę powtarzany wielokrotnie, że ten mechanizm pieniądze za praworządność jeszcze nie obowiązuje? Że rozporządzenie co prawda weszło w życie w styczniu, ale nie ma instrumentów i nie ma oceny tego mechanizmu przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Pani, w związku z tym nie można z tego mechanizmu korzystać, że jest to po prostu niezgodne z prawem. Wie pani, to jest cały czas tłumaczenie PiS-u. Do momentu, kiedy to się nie wydarzy, dla nich to nie istnieje. Nie ma problemu. Środki spłyną do tych województw, spłyną, przecież jeszcze jest czas na odpowiedź. Czy możemy jeszcze z TSUE walczyć? Tak, mamy czas na odpowiedź. Mimo, że wiedzą, że ta odpowiedź będzie negatywna ze strony PiS-u. Wie pani, no możemy tak się bawić. Jak zbić argument, jak powie Buda jutro, czy inny z PiS-u Mondrala powie jutro, że dzisiaj to nie jest wrzesień, dzisiaj jest sierpień. No jak pani to zbije? No przecież można zaprzeczać rzeczywistości. Mateusz Morawiecki zgodził się na ten mechanizm. Dwukrotnie. Więc oni na końcu będą zdziwieni i powiedzą, że może nie wiedzieli od premiera, że tak jest. Może premier nie powiedział i premier będzie tym, który poniesie konsekwencje personalne za coś takiego. No mogą cuda jeszcze wymyślać po to, żeby temu swojemu najbardziej twardemu, takiemu antyunijnemu elektoratowi wmawiać takie kocopały. No nic na to nie poradzimy. Oni nie mają problemu z wychodzeniem i mówieniem nieprawdy. Po prostu dla nich to jest chleb powszedni. Sądzi pan, że Prawu i Sprawiedliwości uda się zohydzić polskiemu społeczeństwu, Unię Europejską? Nie uważam tak. Uważam, że polskie społeczeństwo poradzi sobie też z Prawem i Sprawiedliwością. Polskie społeczeństwo jest w swojej genezie, w swoim duchu bardzo demokratyczne i bardzo wolnościowe. Może być okłamywane, może być oszukiwane, ale prędzej czy później to wyjdzie na jaw. I myślę, że prędzej czy później też PiS, mając pełną tego świadomość, wycofa się z tych swoich takich antyunijnych pozycji i zacznie współpracę z TSUE i z Parlamentem Europejskim, z Komisją Europejską. Skoro Prawo i Sprawiedliwość robi tak fundamentalne błędy, skoro jest tak antydemokratyczny w swojej istocie, to jakim cudem Platformie Obywatelskiej po powrocie Donalda Tuska nie udaje się przeskoczyć PiS-u w sondażach? Dlaczego pani zakłada, że w 2-3 miesiące nadrobimy cały ten czas? To nie jest takie proste. Do wyborów są 2 lata w normalnym terminie, które by się odbyły. I my musimy być gotowi do wyborów, też oczywiście wcześniejsze, gdyby takie były, ale my musimy być gotowi na tej długiej drodze do pokonania PiS-u i pracujemy nad tym. Jeżeli ktoś się spodziewał, że nie wiem, przyjdzie Tusk i nagle z 14-15% no ja będziemy mieli 35%. Przede wszystkim na to liczyli. Nie, myśmy liczyli na to, że przyjście Donalda Tuska uspokoi sytuację w Platformie. To nie będzie 24% poparcia, no panie pośle, nie oszukujmy się. Ja się nie oszukuję. Myślę bardzo, ale jak bardzo... teraz pan mi patrzy w oczy i próbuje mi powiedzieć, że pan liczył na 24% po powrocie Tuska, to pan mnie trochę oszukuje. Nie zakładam. Myślę, że nawet o tym rozmawialiśmy przed powrotem, czy za chwilę po powrocie Donalda Tuska, że ten efekt Tuska będzie... Krótkotrwały? Nie krótkotrwały. On będzie jakimś takim pikiem do góry, wakacyjnym, a jesień będzie takim momentem, kiedy naprawdę będzie powiedziane sprawdzam. My mamy w sobotę konwencję krajową, będzie pewny
ileś zmian dokonanych. Będzie też taki przekaz polityczny na przyszłość w wypowiedzi Donalda Tuska, więc dostaną też nasi wyborcy taką jasną mapę drogową, czego my chcemy. To już jest, tę sobotę? To jest, no będzie to już na zjeździe krajowym no, dużo powiedziane, takiego przygotowania do tego, co będziemy w najbliższym czyli czasie robić. Czyli nie będzie tylko to bardzo ładne jeżeli... i pociągające retorycznie wystąpienie Donalda Tuska. Zawsze jest ładne i pociągające retorycznie. Jest zły. No. Ale wie pan, do czego zmierzam. PiS jest ja zły, zmierzam do tego, czy usłyszymy konkrety, a nie tylko opowieść. Myślę, że już jakąś. Część konkretów państwo usłyszeli i usłyszycie kolejne. To jest długa droga i jeżeli ktoś myśli o tym, że PiS nagle straci poparcie, będzie miał 15%, nie będzie. Będzie miał około 30% i my musimy być lepsi, musimy mieć więcej i musimy przekonać Polaków. Słyszał pan wczoraj Radosława Sikorskiego w TVN24, który rozłożył ręce i powiedział, nic więcej nie możemy zrobić, no bo Polacy nie dają się przekonać, koniec, kropka. Łapał się pan trochę za głowę słysząc swojego kolegę z partii, czy nie? Po pierwsze, no nie udało mi się słuchać wczoraj, bo byłem w trasie wieczorem. Ale na pewno dotarły natomiast, do pana informacje o tym wywiadzie, prawda? Myślę, że pokazaliśmy, że dużo możemy, też w parlamencie. Myślę, że pokazaliśmy też ten nacisk, który jest presją społeczną na wiele złych decyzji PiS-u, z których się wycofują. Więc to nie jest tak... Być może z perspektywy Brukseli wygląda to inaczej. Okej. To Platforma jedna może dużo i dużo zrobiła, żeby zablokować wiele złych rzeczy, bo byłoby o wiele więcej, Więcej kłopotów sprawiłby ten rząd Polakom, gdyby nie opozycja, gdyby nie Platforma. Ja już nie wspominam o Senacie, gdzie mamy większość i wiele rzeczy udało się też poprawić, naprawić. No KPO nie ma przez Senat jego obstrukcji. Nie wiem, czy pan słyszał, to też mówił Waldemar Buda wczoraj. Dobrze, ale taki głupot nie ma co komentować. Bo jeszcze kwestie ochrony zdrowia są przed nami bardzo ważne, panie pośle. Bardzo często w komentarzach nasi widzowie piszą, że właściwie Platforma na temat ochrony zdrowia nie powinna się wypowiadać, bo też wiele złego zrobiła i nie pomogła medykom tak, jak pomóc powinna. Stąd też teraz problemy. W związku z tym wszyscy są siebie warci. Takie komentarze zawsze się pojawiają, ale zanim odniesie się pan do takiego zarzutu, to chciałabym zapytać, jak pan skomentuje słowa ministra zdrowia, który wycenia te żądania medyków na 100 miliardów złotych, mówi, że to są żądania niemalże z kosmosu, że premier się z nimi nie spotka, dopóki one nie będą urealnione. No i wydaje się, że sytuacja stoi na ostrzu noża w tej chwili. Znaczy ja uważam, że chyba nie docenia rząd i minister, i premier skali tego protestu i problemu tego, który wynikł. Ja myślę, że znaczy do wczoraj miałem takie poczucie, że rzeczywiście problem dotyczy pieniędzy w służbie zdrowia i braku tych środków. Minister Niedzielski wczoraj pokazał, że to nie o pieniądze chodzi, że brakowało wiceministra, żeby rozwiązać problem. No to jest coś, którego utrzymanie też swoje kosztuje. Tak, więc to nie chodziło o pieniądze, tylko o nowego wiceministra, który będzie tę sprawę załatwiał. No to jest trochę policzek dla tych protestujących. Zarobki w ochronie zdrowia są problemem strukturalnym, nie tylko gdyby dzisiaj, one były dawno. Można się czepiać Platformy, kiedy rządziliśmy, ale przypomnę, że kilka reform wprowadzonych przez Platformę dało efekt. To, że były odwrócone później przez ministra Radziwiłła szczególnie, no to efekt tego mamy dzisiaj, najbardziej zadłużone szpitale w historii, które są niewydolne w przypadku COVID-u. I dzisiaj mówiliśmy o tym i twardo też, nawet Mateusz Morawiecki to stwierdzał, 6% PKB bardzo szybko powinno być przekazywane na ochronę zdrowia, czyli zwiększyć nakłady, bez tego nie pojedziemy. Jeżeli dzisiaj mówi się tym medykom, ale też tym innym zawodom medycznym, że to ich żądanie to 100 miliardów, to po prostu ich się okłamuje, bo to nie jest prawda. Nie są to tak wygórowane żądania, a po drugie trzeba usiąść do rozmów i zacząć jakoś negocjować. Ja miałem tę przyjemność negocjować, kiedy Porozumienie Zielonogórskie lekarze rodzinni protestowali. Wtedy nie nazywał pan tego przyjemnością, ale rozumiem, że po nocach siedzieliśmy. Pamięta pan to, co dobre, a nie złe w po nocach siedzieliśmy, ale dobrym było to, że te żądania były wyższe, ale dogadaliśmy się. Te podwyżki były i żeśmy się dogadali. Była wycena tych podwyżek, była wycena pracy, którą ale pan rozumie wieść. Medyków, którzy domagają się gadamy z premierem albo z nikim innym, czy nie? No bo wtedy pani, też pan negocjował, rozumiem, wiceminister tak, zdrowia, ale a nie premier Donald Tusk. I Bartosz Arłukowicz jako minister zdrowia też razem żeśmy negocjowali, więc ministerstwo, tylko myśmy te negocjacje podjęli i myśmy je zakończyli w tydzień. Jeżeli medycy
negocjują z ministrem zdrowia, od pół roku rozmawiają, znaczy, bez żadnych problem efektów. Problem z tym, że nie negocjują, dlatego że minister nie rozmawiał z ratownikami, którzy już trzy miesiące temu ja wysłali ale, do niego prośbę o takie rozmowy. Okej, ale wiem, że inne związki, tutaj dość często minister zdrowia się spotyka, czy wiceministrowie spotykali się z różnego rodzaju organizacjami przedstawicielskimi w zawodach medycznych, ale bez skutku. Znaczy, rozmawiali sobie jakby przy kawie i ciasteczkach, jak niektórzy mówią, ale bez żadnego efektu. Więc można po jakimś czasie mieć wrażenie, że chcielibyśmy jednak jakichś konkretów chociaż, jakiegoś nakreślenia ram. I jeżeli wiedzą, że minister Niedzielski nie ma takich kompetencji, no to oczekują, że przyjdzie premier Morawiecki i przynajmniej określi ministrowi, takie są ramy. Masz w tym, tutaj możesz się zamknąć, a wy musicie wiedzieć, że w tym możemy się poruszać. Ja przypomnę, kiedy był protest niepełnosprawnych w Sejmie, premier Donald Tusk przyszedł na trudną rozmowę. Tutaj pół roku już są negocjacje. Panie redaktor, chyba czas najwyższy, żeby premier Morawiecki też wziął za to odpowiedzialność. No, ja nie dziwię się tym medykom, że oni chcą takiego spotkania, no bo musi być jakieś przełamanie impasu. Zamiast tego dostali propozycję, że przyjęliśmy nowego wiceministra, który będzie dla was teraz pracował, będzie z wami tutaj negocjował. No dobrze, panie pośle, czy pan przewiduje, tak jak część obserwatorów polskiej sceny politycznej, że Mateusz Morawiecki dopiero zaczyna mieć problemy, jeżeli chodzi o protesty społeczne, dlatego że do medyków dołączą rolnicy, dołączą nauczyciele, budżetówka prawdopodobnie, mamy porozumienie central związkowych po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna. O czym to świadczy i jak gorąca, jeżeli chodzi o protesty społeczne, pana zdaniem może być ta jesień? Świadczy to o tym, że to co mówiliśmy na początku, jest jakiś moment, taka granica, gdzie ludzie dają się ukłamywać i oszukiwać. Kiedy wychodzi premier, opowiada, że jesteśmy krajem mlekiem i miodem płynącym. Mamy 30 miliardów nadwyżki w budżecie. Środków europejskich nie potrzebujemy, bo za własne budujemy wszystko. Więc ludzie mówią, no dobra, to my chcemy też korzystać z tego. Jeżeli daliście sobie podwyżki, to dajcie też podwyżki w sferze budżetowej. Dajcie medykom, dajcie policjantom, dajcie urzędnikom, dajcie nauczycielom. To jest chyba naturalne. Więc nie ma się co dziwić. No, kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Po prostu. I będzie miał oczywiście kłopot, bo to nie jest tak, wie pani, jeżeli wychodzą ludzie i mówią, że my tych środków europejskich na przykład nie potrzebujemy. Duża część funduszu odbudowy zgodnie z planem Unii Europejskiej ma iść na zdrowie. Bo to ma być też odbudowa tego systemu zdrowia po-covidowego. Jeżeli my mówimy tak. Lewica to negocjowała między innymi. No właśnie im gratuluję takiego negocjowania i się też to widać w sondażach, jak Polacy to ocenili, to negocjowanie z PiS-em. Z PiS-em, czy generalnie z kłamcami, oszustami nie siada się do stołu rozmów, bo zawsze cię oszukają. Po prostu. PiS oszukuje wszystkich i te grupy społeczne, które dzisiaj protestują, czują się po prostu oszukane od miesięcy. I będą twardo negocjować, bo nie wierzą. Brak zaufania do rządu Mateusza Morawieckiego jest potężny w tych grupach społecznych, bo oni są wielokrotnie oszukani, wielokrotnie im coś obiecywano i wielokrotnie zostali oszukani. Za chwilę będą czuć nie tylko podwyżki w sklepach, za chwilę będziemy mieli znowu potężną podwyżkę cen energii. Przypomnę, że... Ale to będzie zrzucone na Unię Europejską. Niejaki premier Sasin, kiedy były pierwsze podwyżki, opowiadał, że będą, wszyscy dostaną rekompensaty. Potem się okazało, nie będzie rekompensat. A teraz będzie kolejna podwyżka. Dlaczego? Dobrze. Bo Unia od nas wymaga to podwyżki. No nie wymaga. To jest błędna decyzja i błędne decyzje rządu, które podejmuje od 6 lat. Na sam koniec jeszcze plotka polityczna, krótka. Mamy 30 sekund, więc tak albo nie. Joanna Mucha wraca do Platformy? Sama zaprzeczyła. Ale to jeszcze o niczym nie świadczy. Zaprzeczenie? No pewnie. Myśli pani? No jasne, że tak. Nic o tym nie wiem. Nic pan nie wie? Nie. A powinna wrócić czy nie? Znaczy błędem było, że odchodziła. Mówiłem to od samego początku, że to był duży błąd. I tu stawiamy kropkę. Sławomir Neumann, Koalicja Obywatelska, Platforma Obywatelska, były wiceminister zdrowia. Dziękuję bardzo za to spotkanie. I właśnie tą rozmową dzisiaj już się z państwem żegnamy. To był program Super Raport. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski i cała ekipa kłania się państwu bardzo nisko. Wracamy jutro o godzinie 8:57. Szymon Hołownia między innymi będzie państwa gościem, także już teraz zapraszam. Do zobaczenia jutro. Do 8:00.
Decyzja w sprawie podawania trzeciej dawki szczepionki być może już w przyszłym miesiącu. Na razie trwają badania, szczegóły za chwilę. Znów będą walczyć o swoje. Policjanci nie godzą się na rządowe propozycje w sprawie podwyżek. Jeszcze dziś będą rozmawiać z resortem spraw wewnętrznych. W tej imprezie nagrodą będzie pizza i to dla każdego. Łódź szykuje smaczny bieg dla mieszkańców. I o tym na koniec. Zaczynamy jednak od ważnych informacji dla kierowców. Zablokowana jest autostrada A2 w Łódzkiem w kierunku Warszawy. W Wólce Łasieckiej w pobliżu Bolimowa ciężarówka zdarzyła się z osobówką. Ranne zostały dwie osoby. W miejscu wypadku lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. W październiku powinniśmy poznać decyzję w sprawie trzeciej dawki szczepionki na koronawirusa. Badania w tej sprawie prowadzi obecnie Europejska Agencja Leków. Na razie nie ma jeszcze potrzeby jej podawania, mówi prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak. Europejska Agencja Leków, Komisja Europejska nie widzi takiej pilnej konieczności w związku z tym, że szczepionki są wysoko skuteczne nawet na te warianty, które się pojawiają. Zdaniem eksperta najbardziej prawdopodobną wersją jest powtarzanie szczepienia co roku. Tyle wynosi okres skuteczności szczepionek podawany przez producentów. Na dotychczasowe propozycje się nie godzą. Policyjni związkowcy dalej walczą o podwyżki. Dziś kolejna tura rozmów z wiceszefem MSWiA Maciejem Wąsikiem. Wczoraj rząd zaoferował mundurowym blisko 470 zł więcej od 2022 roku. Propozycje nie były dla nas satysfakcjonujące, ale na razie nie zakładamy żadnych scenariuszy, mówi przewodniczący policyjnych związkowców Rafał Jankowski. Wiem, że minister Wąsik te propozycje złożył jako przedstawiciel rządu. Tyle tylko mógł nam zaoferować, bo na więcej nie zgadza się premier. Jestem przekonany, że minister, gdyby mógł, złożyłby te propozycje dużo lepsze. Od kilku dni w kilkuset jednostkach w całym kraju mundurowi domagający się podwyżek organizują strajk włoski. Zamiast wystawiać mandaty, wydają pouczenia. Ponad 1000 mieszkańców na Lubelszczyźnie znów bez wody pitnej. Sanepid wykrył zanieczyszczenia w wodociągach, tym razem w gminie Krasnystaw. Chodzi o dwa ujęcia, Latyczów i Niemienice. Do czasu oczyszczenia wodociągów mieszkańcy będą korzystać z beczkowozów. Tu nikt nie mierzy ani czasu, ani kalorii. Na mecie każdy z zawodników dostanie za to pyszną nagrodę. Już w najbliższą niedzielę w Łodzi odbędzie się najsmaczniejszy bieg. Uczestnicy mają do pokonania dystans 5 km. Mamy również bieg dziecięcy towarzyszący, gdzie dla najmłodszych osób przygotowaliśmy nieco krótszy dystans. Natomiast każdy oczywiście dostaje nagrodę w postaci pizzy i przede wszystkim też medalu w kształcie pizzy. Mówił organizator Dominik Stanek. Podczas wydarzenia będą zbierane również dary dla zwierząt z Fundacji Niechciane i Zapomniane.